Dzień dobry. Każdego roku kilkaset osób dołącza do mojego programu biznesowego RBC Master Business Training. Dołączają do niego zarówno przedsiębiorcy, jak i ludzie, którzy pracują na etat, a także ci, którzy dopiero szukają pomysłu na siebie. Wielokrotnie pytacie mnie: Kamila, ale co dzieje się z nimi potem, kiedy już ukończą ten program? Jak wygląda ich życie? Co daje im dołączenie do takiego programu Master Business Training? Kilkoro z nich postanowiliśmy zaprosić po to, aby zapytać ich, przeprowadzić z nimi wywiady, zapytać ich o to, czym dla nich było uczestnictwo w Master Business Training i jaką przeszli transformację mastera. Zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia wywiadu. Asiu, Twoja historia z Kamilą jest nieco inna niż pozostałych masterów, ponieważ Ty najpierw poznałaś Kamilę osobiście, później została Twoją klientką. Możesz rozwinąć wątek? Tak. To jest w ogóle fajna historia, bo ja już aktywnie działałam biznesowo. Od wielu lat prowadziłam agencję marketingową, można powiedzieć. Różne usługi świadczyliśmy naszym klientom. Miałam taki przełomowy moment. No, nie wiem, niektórzy powiedzą wypalenie zawodowe i wymyśliłam, że założę sobie sklep internetowy. Znaczy, założę sobie, to źle brzmi, tak nieprofesjonalnie. Oczywiście wszystko było zrobione zgodnie z biznesplanem i tak dalej. I myśmy się poznały właśnie w trakcie tego, jak prowadziłam ten sklep. To był sklep internetowy, to jest ważne w kontekście tego, czym ja się teraz zajmuję, bo od tego się zaczęło. To znaczy, założyłam sklep, w którym sprzedawałam buty, torebki, również ubrania. Nie wiem, czy mogę tu powiedzieć, że Kamila zakupiła u mnie sukienkę ze złotymi elementami. No. Jakoś mi to nie dziwi. Tak, dokładnie, ale zanim to się stało, myśmy poznały się po prostu na jakimś spotkaniu biznesowym. I tam się widywałyśmy. Kamila do mnie podeszła, ale już właśnie w tej sukience, bo ona ją zakupiła u mnie jakoś tak, bo tych spotkań było kilka. Czyli gdzieś tam się poznałyśmy, ona zakupiła sukienkę i w tej sukience do mnie podeszła i nawiązała się po prostu na rozmowę, no jak kobieta z kobietą, o sukienkach, butach i tak dalej. No i potem owszem, z jednej strony kupowała kolejne produkty, z drugiej strony spotykałyśmy się coraz częściej też na innych wydarzeniach. Na jednym z takich wydarzeń właśnie, dlaczego to opowiadam, bo to jest istotne, że ja jakby aktywnie prowadziłam biznes. To nie był taki element, że ja nie wiem, byłam w jakimś załamaniu, nie wiedziałam co robić, gdzie zmierzam, albo na przykład, nie wiem, oświeciło mnie tak, że powinnam coś w swoim życiu zmienić. Ja byłam bardzo aktywna, ale z drugiej strony zaczęłam rozumieć, że no w tym biznesie nie do końca z tym sklepem internetowym dobrze mi pójdzie, bo ja tam miałam wspólnika. A jak się kończą spółki, wszyscy wiedzą, przestaliśmy się mniej więcej po jakimś czasie z tym wspólnikiem no dobrze dogadywać, można tak powiedzieć. No i cóż, ja stałam na takim trochę rozdrożu i wtedy właśnie pomyślałam sobie, może ja powinnam zmienić optykę. Spojrzeć, nie wiem, na niektóre rzeczy no, z innego punktu i może właśnie Kamila mi tak przedstawi, no rozumiesz, o co mi chodzi, żeby spojrzeć jakoś inaczej, na różne problemy, tak? No bo jakby w masterze mamy i mistrza sprzedaży, ale mamy też buduj swoją wewnętrzną siłę, czy buduj zespoły. I pomyślałam sobie, kurczę, no może zyskam jakieś nowe spojrzenie. Dokładnie już tak w sumie w prywatnej relacji mówię do Kamili, to ja przyjdę do ciebie na tego mastera. Czyli można tak wnioskować, że ty sama sobie tego mastera już zaproponowała? Wiesz co, no, obserwując po prostu, co mówi Kamila, tam oczywiście wcześniej byłam na jednym z pierwszych szkoleń Kobieta Niezależna. Ja to do tej pory podkreślam, że zobaczcie, jak chcecie zobaczyć, jaką drogę przeszła Kamila, to ja przypominam sobie jedno z pierwszych szkoleń, na którym było może z 40 kobiet, tak? I masz, masz jakieś zdjęcie? Właśnie musiałabym, wiesz, poszperać, odnaleźć. Ale to fajne doświadczenie było bardzo, bo potem jak poszłam na wydarzenie, na którym już było chyba z 300 czy 400 kobiet, no to też widziałam ten progres, więc dla mnie to też było znaczące, tak, że no, potrafi przekazywać tą wiedzę, więc spróbuję, zobaczyć. No i przyszłaś, spróbowałaś, zobaczyłaś i czym to u Ciebie zaowocowało? Bo miałaś doświadczenie w biznesie, tak jak mówisz, nie byłaś nowa, świeża. Jak to u Ciebie zaowocowało te szkolenia, Kamili? Myślę, że zaowocowało na wielu płaszczyznach. Tu mogłabym opowiadać o każdym szkoleniu tak naprawdę oddzielnie, bo nie można tego spiąć jedną klamrą, tak? Nie wiem, czy nie zaczęłabym w ogóle ze strony, która jest bardzo ważna dla kobiet,
od szkolenia Zbuduj swoją wewnętrzną siłę, na które poszłam z mężem. Z mężem, który się bronił rękami i nogami, bo myśmy już się znali z Kamilą w relacji prywatnej, więc on w ogóle sobie nie wyobrażał, że on pójdzie na szkolenie do Kamili i tam, wiesz, na tej wewnętrznej sile będzie, nie wiem, opowiadał, on się po prostu no, nie czuł komfortowo z tym. A tam go, mówię, słuchaj, pójdziemy tutaj, dobra, zobaczymy. I myślę, że to jest też ważne, że na tym szkoleniu, że to szkolenie tak naprawdę jemu dało więcej, ja mam wrażenie takie, wiesz, że ja już tam byłam na jakimś takim etapie, a on zaczął, wiesz, sobie analizować niektóre rzeczy i jemu to dużo więcej, mam wrażenie, to szkolenie akurat konkretnie przyniosło. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli ktoś, bo tam na to szkolenie nie wiem, jak jest teraz z tym pakietem, można było wziąć drugą osobę. Niektórzy brali mamy, niektórzy siostry, dużo osób było właśnie współmałżonkiem i ja uważam, że to było jeden z lepszych weekendów dla nas jako małżeństwa, bo pod wpływem pytań, które tam trzeba sobie zadać, jakby mogliśmy nagle powiedzieć sobie, zaznaczam, mając dzieci, poruszając się na co dzień w tej logistyce dnia codziennego, szkoła, lekcje, lekarz, w ogóle, wiesz, po prostu praca, druga praca, tak? Problemy jakieś, bo ten klient coś zrobił nie tak, tutaj mam... Wydaje nam się, że my niby wszystko wiemy, a umyka nam mnóstwo rzeczy i myśmy wtedy tam właśnie zaczęli poruszać takie obszary, że normalnie mówię, kurczę, normalnie nie mamy czasu, żeby o tym porozmawiać. I to było świetne. Natomiast na pozostałych szkoleniach myślę, że przeszłam przez taki proces, kiedy podjęłam decyzję, bo ja cały czas w swoim życiu nigdy nie pracowałam w żadnej firmie, zawsze niby na własny rachunek, ale tworząc zawsze z kimś jakieś, wiesz, duety, jakieś agencje, gdzieś tam tu z koleżanką to, z kolegą to, z mężem coś innego i ze wspólnikiem jeszcze. I było fajnie, ale w pewnym momencie dotarło do mnie i utkwiło mi w głowie słowo no niezależność z jednej strony, nie oszukujmy się, to słowo się tam przywija na tych szkoleniach Kamili, ale też odpowiedzialność. Bo jeżeli ja miałam na tym etapie wątpliwość co do tego, że ten wspólnik się nie wywiązuje, że to nam nie wyszło, to z jednej strony zrzucałam po trochu odpowiedzialność za pewne rzeczy i nagle dotknęło mnie to, że sobie myślę, okej, to skoro mi nie pasuje to, że ktoś nie idzie tą drogą, którą ja uważam, że powinniśmy iść, to ja zrobię swój biznes sama. I to była jedna rzecz, a potem sobie pomyślałam, to ja w ogóle zbuduję biznes na moim nazwisku, bo to już będzie taka w pełni odpowiedzialność, bo jak zawalę na swoim nazwisku stawiając biznes, to już w ogóle no, okaże się, że wiesz. Z jednej strony tak postawiłam siebie, że nie będzie odwrotu, po prostu. To taka po prostu, wiesz. Sama podpisałaś na siebie taki tak. Trochę cyrograf, prawda? Z jednej strony, wiesz, tworzenie firm, nazw i tak dalej, to jest takie trochę ukrywanie się, no bo potem możesz firmę zamknąć, tak? Nazwa, nie kojarzą tego ludzie z tobą. Jak już budujesz biznes Joanna Ceplin, to, że wspomniałam, że kluczowe jest, że sklep internetowy prowadziłam, bo mnie cały czas już, to się działo 8 lat temu, pchało do internetu. Ja po prostu wiedziałam, że ja chcę biznes, który będzie skalowalny. Że on będzie docierał do dużej ilości osób, tak? Nie taki biznes stacjonarny i klienci lokalni, tylko żeby to było szerzej, coraz szerzej. I mnie to w internecie pociągało, że masz takie możliwości z docieraniem do klientów. I z tym sklepem, prowadząc te działania, przeszłam przez cały etap edukacji. Ja się musiałam uczyć po prostu tego, co działa, a co nie działa, tak? Więc poznawałam od podszewki i reklamy, banery na portalach wielkich, tak? Na Pudelku się reklamowałam, na Onecie, sprawdzałam, co działa. I potem wkroczyłam w ten obszar Facebooka. Przewertowałam wszystko, co jest, stwierdziłam, że idę na wszystkie możliwe szkolenia, po prostu jakie są i okazało się, że ten Facebook najlepiej dla mnie działa, dla mojej branży, dla branży związanej z modą, tak? Blogerki, które na Facebooku już wtedy gromadziły wokół siebie setki tysięcy fanów, najlepiej mi przesyłały cały ruch, więc to po prostu od razu było widać. No i ten Facebook te 8 lat temu no zupełnie inaczej działał. To dobra, wyświetlało się w większej ilości osób posty, tak? Nie trzeba było tyle siły i energii wkładać co teraz. Ale no skracając już całą historię, bo to było ważne, bardzo ważne, że ja przeszłam to, że znowu weszłam w nową dziedzinę. No tak. Bo jakby nie zajmowałam się tym wcześniej. Ja robiłam studia, kiedy nawet telefonów komórkowych nie mieliśmy, tak?
dawno temu, jak mój teść przyniósł po prostu telefon komórkowy, taki wiecie, walizkę. Wszyscy siedzieli, patrzyli, mu zazdrościli w ogóle. Jak dostałam w pracy pierwszy telefon komórkowy, to wow. A teraz zobacz, tyle, no trochę lat minęło, ale no, żyjemy w zupełnie innym świecie. Teraz dzieci mają, wiesz, telefon. Tak, więc jak teraz spotykam panią, która ma tyle lat co ja i mówi, że no nie, to już nie ma sensu się uczyć i edukować w ogóle, to wiesz, to mnie trzęsie, bo ja mówię, no słuchaj, skoro ja się mogłam nauczyć i jeszcze teraz uczę innych, no to ty też na pewno możesz, każdy z nas może, no wiesz, są 80-latki, które działają. Ale tak generalnie można to skrócić, że ta odpowiedzialność i niezależność i to, że podjęłam, że już nie będę na nikogo zwalać, że ja będę odpowiedzialna za to moje życie. Jak ty sobie organizujesz swój czas? Ponieważ tak, prowadzisz szkolenia w całej Polsce, masz dzieci, masz swoje pasje, prowadzisz swój, bardzo aktywnie swój biznes. Jak organizujesz sobie czas? Ja nie mam dzieci małych. Postawmy sprawę jasno, że to nie są dzieci, które mają, nie wiem, 10 miesięcy, rok, dwa, trzy, tak? To w sumie... To, kiedy zaczęłam jeździć po Polsce, to już moja córka miała 6 lat, mój syn 12. Więc to już tak dzieci, które rozumieją dużo rzeczy. I nie zaczęłam wyjeżdżać od razu. Pierwsze szkolenie zrobiłam oczywiście w Warszawie, ale też tłumaczyłam dużo dzieciom i nawet im pokazywałam. Ja ich nawet zabierałam, jak tam przygotowania trwały, wiesz, mamy takie filmiki, mam jak moja córka z mikrofonem, bo jej się to bardzo podoba, wiesz, a mój syn najlepszy wolontariusz w ogóle, jak się okazało potem. Na niektóre nawet szkolenia je zabierałam, ale tak zmierzając do tego, jak to zorganizować, to po pierwsze, no nie oszukujmy się, że jak mamy małe dzieci, to nagle zaczniemy robić tournée po całym kraju. Trzeba to wszystko sobie zupełnie inaczej zorganizować. Generalnie planując cały proces, ja zaczynam od nietypowej rzeczy i tego uczę też u mnie w Akademii Smart Brand, bo u mnie mam taką akademię, gdzie uczę ludzi właśnie, jak organizować się w biznesie online. I ostatnio prowadziłam taką transmisję w grupie zamkniętej dla tych uczestników i tam było o planowaniu swoich celów, zadań, projektów. I ja właśnie mówię, że zaczynajcie zawsze od ustalenia czasu wolnego dla siebie, swojej rodziny i zabukowania w kalendarzu tych okresów. Bo kiedyś tak się przejechałam, to jest moje doświadczenie życiowe, że ja zawsze myślałam, wiecie, taki urlop last minute, nie? No dobra, to tam w czerwcu zrobimy urlop, tak? Działając cały czas na bieżąco, nagle patrzysz, ten czerwiec zleciał. No to dobrze, no to w czerwcu, nie, to w sierpniu gdzieś tam zrobimy urlop z rodziną. No i znowu coś się zaczyna dziać, coś się pojawia, no w sierpniu też urlopu nie zrobiliśmy. I nagle zobaczyłam, że jeżeli nie zakreślimy tych kwadratów w tym kalendarzu, że tutaj, nie wiem, wyjeżdżamy już przed świętami, mamy wolne. Tu są urodziny dzieci, też nie planuję niczego. Zakreślam, żeby potem nie było, że nagle moje dziecko ma urodziny, ja patrzę, o Jezu, tutaj mam, nie wiem, nagrania, szkolenie, cokolwiek, tak? Wakacje, obowiązkowo. Polecam też, weekend z mężem, obowiązkowo, gdzieś tam. I to planujemy bardzo dużo naprzód, wbrew pozorom. Bo potem właśnie siadam i planuję, tak, szkolenia. To wszystko nie odbywa się, że ja wymyślam to dwa tygodnie wcześniej. Dużo, dużo wcześniej, bo to potem, jak przyjmujesz propozycje od innych osób, czy na konsultacje przychodzą do mnie osoby, czy mam propozycje prowadzenia zewnętrznych szkoleń, wystąpienia na jakichś konferencjach, to ja mam już kalendarz, tak, i ja wtedy mogę to wszystko dopasowywać. Nie ma czegoś takiego, że ja się gimnastykuję na bieżąco. Natomiast to wymaga pewnej dyscypliny i umiejętności odmawiania. I to trzeba też, to doradzam wszystkim, którzy mają, nieraz jak dostają jakąś propozycję i niby nie mogą, bo mają tu swoje cele, ale no ciężko z tego zrezygnować, to trzeba się zapytać, czy ty chcesz osiągnąć te cele, bo ja wam, znaczy przepraszam, powiem tobie tak, można w niektórych przypadkach poprzesuwać sobie rzeczy, ale jeżeli masz wszystko zaplanowane, tak? I nagle zaczniesz kombinować, przesuwasz, to na pewno nie osiągniesz tych rzeczy, które miałeś w tym terminie do osiągnięcia, więc trzeba umieć wybrać ten swój priorytet, tak? I to naprawdę, jak masz zaplanowane, dużo ułatwia
I potem już wiesz, że... I niektórzy mówią, no bo jak to ty robisz? No bo robię, tak? Nie, że ktoś do mnie przychodzi i mówi, a to może jutro byśmy się spotkali, no jutro nie mogę, bo mam zaplanowane, że robię nowy kurs online i w te dni robię ten kurs. Po tyle i tyle lekcji muszę zrobić w tym tygodniu. To jest rozpisane, tak? Mój zespół wie na przykład, że no bo zespół marzeń u Kamili oczywiście w pakiecie zaliczony, więc mój zespół wie, że jak mamy zabukowane 3 tygodnie na robienia kursu o skutecznej reklamie na Facebooku albo o liście mailingowej, to przez 3 tygodnie nie zawracają mi głowy, tylko przygotowują tam, mam dziewczynę, która przygotowuje na bieżąco jakieś raporty, co się dzieje w grupie, co się dzieje na Facebooku, a ja siedzę i ten kurs po prostu składam, tak? No bo trzeba nagrać, trzeba przygotować slajdy, trzeba przygotować koncepty, PDF-y i tak dalej, tak to jest bardzo dużo pracy. I ja w tym momencie, jak do mnie ktoś dzwoni i mówi, no pani Anna, to może by pani wystąpiła u nas w przyszłym tygodniu na konferencji i tak dalej, to ja mówię, no niestety nie wystąpię. No może nie mam w tym czasie żadnych spotkań, ale ja mam plan, że robię kurs, bo jak ja tego kursu nie zrobię, to mi się znowu wszystko przesunie, cała premiera, wszystkie daty, webinary wyznaczone. To jest cały proces i te procesy trzeba kontrolować i jakby pilnować, żeby były zrealizowane. Czyli masz w sobie dużo też samodyscypliny takiej, po prostu trzymasz się ustalonego planu i konsekwentnie go realizujesz. No tak mi się wydaje, że każdy, kto prowadzi, no wiesz, no może są jakieś kreatywne biznesy, gdzie tej samodyscypliny nie trzeba mieć, ale generalnie, jeżeli masz projekt jakikolwiek, czy to jest książka, czy namalowanie obrazu, to nie zrealizujesz go, jak tej samodyscypliny sobie nie narzucisz, tak? No żeby namalować obraz, też musisz poświęcić ileś godzin, no chyba, że no nie wiem, no wiesz, trzeba z czegoś żyć. I na pewno kontrolować to właśnie, ile czasu na co przeznaczamy. Ja często powtarzam, i to uczestnicy czy moich szkoleń, czy właśnie szkolenia tej Twoja marka online słyszą, progres, nie perfekcja, tak? Bo ja też uczę tego, żeby nie poświęcać nie wiadomo ile czasu na dopieszczanie poszczególnych elementów, bo to jest też często błąd. Tylko po prostu te punkty, jeżeli poświęcam czas na to, żeby stworzyć ten kurs w 3 tygodnie, to ja go muszę stworzyć w 3 tygodnie, nie mogę tego wydłużyć na kolejne 3 miesiące. Ja tak czuję, że ty uwielbiasz po prostu planować, ty uwielbiasz organizować. I czy z tego się wziął pomysł na twój kalendarz, na twój planer? Planer. Tak, na twój planer, który masz? Wiesz co, może to słuszna jest twoja, może, no tak myślę, dobrą drogą idziesz. Pomysł się wziął stąd, że wcześniej prowadziłam dużo, wiesz, jak ja nie miałam szkoleń, działałam na zasadzie, budowałam strategię albo udzielałam konsultacji. Okay. Potem zaczęłam wprowadzać te szkolenia, gdzie więcej osób przychodziło. No i co zauważyłam, że no dobrze, przychodzą ludzie na szkolenie, wychodzą i co dalej? No, nie mają jakby takiego, tak, właśnie tej dyscypliny, tak? Jak wprowadziłam ten planer, to ja go tak wprowadziłam dla kilku osób, które, wiesz, miałam na oku i mówię, słuchaj, to ma być twój wyrzut sumienia, masz na niego patrzeć i widzieć, że masz sprawdzić, no ja nie mówię, że codziennie, ale zajrzyj tam raz w tygodniu, zastanów się nad tym, co publikujesz w przyszłym tygodniu, czy reklamy jakieś będziesz publikować, co się dzieje w grupie, na wydarzeniu, czy planujesz w ogóle jakieś wydarzenia, żeby wcześniej właśnie zacząć to ustalać, bo naprawdę no... Działanie w mediach społecznościowych na spontanie jest świetne, bo to działa, jak jest takie autentyczne, ale ten spontan musi być też kontrolowany. To znaczy, ty musisz wiedzieć, w jakim celu to robisz. Jeżeli ty sobie to wcześniej, wiesz, zaplanujesz, to możesz prowadzić i tam wrzucać takie call to action niby naturalnie, ale prowadzisz tych ludzi do jakiegoś celu, wiesz, musisz mieć ten cel ustalony. Tak, myślę, że ten planer jest stąd, że ja tak bym chciała, żeby każdy widział, w którą stronę on zmierza. Ja mam też takie poczucie, że wszystkie twoje działania, bo szkolenia i marka online i te, które prowadzisz, bardzo mocno opierają się na strategii. U ciebie jest wszystko przemyślane, nic nie wynika tak, okej, spontan spontanem, ale on ma też jakby swój cel. Dzięki temu te twoje działania są takie bardzo właśnie konsekwentne i przemyślane i to później składa się na tą całość, to o czym cały czas mówisz, że tak budujesz swoją markę. Co? Online, tak, ja kiedyś tak uznałam, ja nie wiem, czy to jest dobre w ogóle to, co ja powiedziałam, bo zrobiłam kiedyś takiego live'a w mojej grupie i powiedziałam, że słuchajcie, to, co robicie codziennie, to jest taktyka, tak? Wy musicie mieć
strategię nad taktyką, ale jest jeszcze technika, czyli narzędzia, które Wam pomogą to osiągnąć. Zawsze mówię, że musicie te trzy obszary połączyć, czyli mieć strategię, mieć taktykę, codziennie wiedzieć, co robić i technikę, czyli to, czego uczę, na przykład jakich aplikacji wykorzystywać, żeby nam pomogły. No, jest mnóstwo narzędzi, które może nam ułatwić życie. Warto je znać, nie ze wszystkich oczywiście trzeba korzystać, ale one naprawdę pomagają, czy zautomatyzować tą publikację, czy jak zaplanujemy jakieś posty, żeby one tam się przynajmniej raz dziennie gdzieś ukazały, wcześniej przygotowane. No skracając tak, strategia, żeby w ogóle wiedzieć. Wiesz, największym problemem jest to, że ludzie mają świetne pomysły, tylko wydaje się nam, że to samo się jakoś potoczy, że jak my zrobimy tam 2-3 ruchy, to reszta zrozumie, co my chcemy im przekazać, albo wiesz, jaki produkt my świetny mamy. Nie, to trzeba mieć całą właśnie strategię, bo ludziom trzeba po kolei, w kolejnych krokach tak, to wszystko pokazać i odpowiednio zakomunikować. Mówiłaś jeszcze o zespole. Tak się zastanawiam, na początku robiłaś to wszystko sama? Tak. Organizowałaś, tak? Tak, oczywiście. A w którym momencie się zdecydowałaś na to, żeby sobie pomóc? To znaczy tak, ja miałam oczywiście wcześniej zespół, na przykład w agencji Lemon Social Media nadal mamy osoby, które obsługują naszych klientów, prowadzą im profile społecznościowe, albo obsługujemy na przykład eventy na żywo, czyli media społecznościowe na żywo na dużych eventach, tak? I wtedy te osoby przychodzą i jak najbardziej mamy takie podzespoły. Natomiast w mojej marce, Joanna Cepin.pl, ja nie mogłam sobie pozwolić na początku na to, że te osoby, no nie wiem, wypożyczę sobie, tak, z tej agencji. Mówię, teraz robicie tu mi na moją markę, a potem Wam kiedyś może w przyszłości zapłacę. Nie, a poza tym nawet nie chciałam, bo tak uznałam, że jak ja sama przejdę te kroki, to ja przecież będę wiedziała, z czym ci ludzie mają problem. Czyli każda osoba, która zaczyna prowadzić swój biznes i na przykład nie stać jej na wynajęcie agencji albo osoby, która jej ma pomóc w tych mediach społecznościowych, no to jak ona ma sobie poradzić, tak? To jest niesamowity problem, bo ja teraz mam pomoc, mi dziewczyny po prostu pomagają, one śledzą, co tam się dzieje, bo bardzo dużo pytań napływa, tak? Trzeba jakoś to skoordynować, odpowiadać, na grupie się dużo dzieje. Im więcej tych osób, tym większe tam, wiesz, zamieszanie, więc to już jest trochę trudniej, ale to jest to też, co ja podkreślam, że jak będziesz dobrze komunikował online o swoim biznesie, to on się będzie rozwijał, będziesz miał coraz więcej pieniędzy na to, żeby ktoś ci w końcu zaczął pomagać. I tymi krokami ja doszłam do tego etapu, kiedy pomyślałam sobie, że czas zacząć z tym zespołem. Ale to jest ważne teraz, że Kamila mi już rok wcześniej mówiła. Powinna zatrudnić sobie osobę do pomocy. Powinna zatrudnić osobę. Nawet do tego stopnia, że jak kupiłam sobie samochód, to ona usłyszała mi tak, powinnaś zatrudnić sobie osobę, a nie kupować samochód. Mówię, Boże drogi, kobieto, ale ja się muszę jakoś przemieszczać. No tak, dobrze, dobrze. Ale to taka prawda, że może czasami warto z niektórych rzeczy zrezygnować, żeby właśnie mieć kogoś, żeby ten biznes jeszcze szybciej się rozwinął. No ja uznałam, że nie, że muszę najpierw nabyć samochód. Natomiast tak, na pewno to mi też dało do myślenia, że ona mi tak to cały czas sączyła, tak? Co się spotkałyśmy, to ona mówiła, nie no Asia, no już powinnaś mieć już osoby w ogóle, ona to w ogóle 2-3 od razu, tak? I ja dojrzałam w pewnym momencie do tej decyzji, bo wiesz, to człowiek też chce mieć taką stabilność finansową, że przecież ja nie zatrudniam nikogo na miesiąc, tak? Ja muszę tej osobie zapłacić za 2, za 3, za 4 i tak dalej, więc już chciałam wiedzieć, że okej, wszystko się będzie kręciło. I potem nagle do tego, jak pojawiła się Kasia, moja prawa ręka, ja ją tak nazwałam, bo to się śmieję, że to mówię, wiesz, to teraz oznacza, że musisz się zajmować wszystkim, nie? Bo nigdy nie wiadomo, o co ja cię poproszę, czego będę potrzebować. To potem się zaczęło pojawiać, że okej, to może jeszcze osoba w tym obszarze, tak? Oczywiście na stałe, na takie, jak to powiedzieć, na cały dzień pracy, tak, mam obecnie 3 osoby, ale mnóstwo jest takich osób, które mi pomagają, no, na przykład korektor, tak, który mam normalnie ryczałtowo umowę z nim, który musi, no trzeba mieć korektę jakąś, tak, już na jakimś etapie, więc on sprawdza wszystkie te nasze teksty i wyłapuje, co my tam złego napiszemy.
czy osoba, która musi zarządzać całym ruchem na tych stronach, tak? No bo nagle się okazało, że jak ja robię jakiegoś live'a i przekierowuję ludzi, to nam strony padają, więc nagle, wiesz, to trzeba kontrolować. No już pomijam jakieś, wiesz, afery, typu ktoś nam tam atakuje stronę i trzeba też to, słuchaj, wszystko zapisywać, robić jakieś backupy, cuda. No wiesz, no prawda jest taka, że jak rośniesz, to zaczynają się nowe etapy, o których w ogóle na początku nie myślisz. Ale to jest fajne właśnie, rozwijasz się dalej. No tak, rośniesz, tak? Dokładnie. Jeszcze tylko dodam, i ten zespół trzeba mieć, żeby rosnąć właśnie. I odnośnie tego zespołu i zespołu marzeń, prawda jest taka, że jak nie dopuszczamy do siebie tego, że możemy komuś oddać jakiś obszar, to będziemy cały czas w tym samym miejscu. Tak, ale ważne jest to, co też powiedziałaś, że ty dojrzałaś do tego momentu, w którym zdecydowałaś, że to już jest teraz. Bo ja cały czas się bałam, że no tak, no już przeprowadzę tą rekrutację, wiesz, ta osoba przyjdzie, a co się stanie, jak ja po miesiącu będę im musiała powiedzieć nie dziękuję, nawet nie z tego, że nie dopasowania, ale z tego, że na przykład no coś się stanie i ja nie będę w stanie, wiesz, utrzymywać tego dalej. Okej, wiem jakie masz strategie, jak planujesz czas? Powiedz mi, jak ty utrzymujesz taką świetną formę? Prowadzisz szkolenia, teraz już wiemy, że w Polsce masz zaplanowane te szkolenia, tak, w różnych miastach. Mm-hmm. Czekam na Katowice, gdzieś wypatruję, czy okay. będą oczywiście. I jak ty utrzymujesz taką dobrą formę? Przez 8 godzin prowadzisz szkolenie. Prawda jest taka, że po każdej ciąży stwierdzałam, że trzeba coś ze sobą zrobić, bo to wiesz, jak każda kobieta, nie? Są takie zrywy, nie? I ćwiczę. Fajnie, że jakoś tak od dzieciństwa mi rodzice, wiesz, szczególnie mój tata, zawsze aktywność na różnych polach, wiesz, wpajał, tak? Starał się jakby podtrzymywać różne zainteresowania sportowe, ale potem jesteśmy starsi i tak nam to wygasa. Teraz się trochę zmieniło, jest ogólnie trend, ale też widzę po znajomych, że trend jest taki, że trochę spróbują, potem odpuszczą, potem nie ma czasu. No i historia jest taka, że oczywiście trochę Kamila pozarażała, bo wysłała mnie do trenera wszystkim pewnie znanego Mateusza. Nie muszę tutaj ukrywać tego. I ja u Mateusza sporo czasu spędziłam na treningach, no ale potem dojrzałam do tego, żeby zrobić u Kamili szkolenie trenerskie, bo już w głowie miałam, że dobra, jestem online, ale chciałabym jednak z tymi ludźmi, którzy mnie gdzieś tam znajdą online, spotkać się na żywo, bo też doceniam tą relację na żywo. No i teraz słuchaj, robisz to szkolenie trenera u Kamili i zaczynasz czuć, po ćwiczeniach, które tam wykonujesz, że stać godzinę na scenie, jeszcze kobiety, no ja lubię, no w butach na wysokim ucie, ale musisz mówić, do tego energię przekazywać do ludzi, cały czas kontrolować sytuację, odpowiadać na pytania z sali, mózg ci po prostu cały czas, wiesz, tutaj ktoś szmera, tam ktoś zadaje pytanie, tu musisz powiedzieć, to musisz pamiętać, teraz przerwa, teraz... To jest niesamowicie wyczerpujące i się nagle okazało, że po prostu musisz mieć kondycję. Moja mama nieraz mówi, o Boże, ty ćwiczysz, tak chodzisz. I w ogóle ja mówię, mama, jak ja bym nie ćwiczyła, to bym po prostu nie dała rady na tej sali wystać te 8 godzin. Od początku do końca, bo to się tak wydaje, wiesz, no to tam pani wyjdzie i powie. Stoi w szpilkach, fajnie. Ja właśnie opowiadam, że na drugi dzień ja się czuję, naprawdę, to jest przykład, mówię do mojego męża, jakbym przebiegła maraton po takim szkoleniu, pomimo tego, że prowadzę te szkolenia regularnie i wydawałoby się, że coś się może wydarzyć. Każde szkolenie jest inne. Ja się śmieję, że w każdym mieście są inna sala siedzi, inne pytania zadaje, inne ma nastawienie, inna energia na tej sali jest. Właśnie miałam się pytać, czy czujesz to, że jest inna energia? To, wiesz, ja po prostu nieraz jestem zaskoczona, że wchodzę i cała sala jest taka, wiesz, tak, tu robimy, super i tak dalej. Po miesiącu mam w innym mieście, a tam siedzą i tak, wiesz. I sobie myślę, przecież kupili bilety, no to wiedzieli, na jakie szkolenie przychodzą, tak? Ale są tacy nieufni i tą nieufność trzeba przełamać. W to trzeba włożyć znowu dwa razy tyle siły, tak? Bo musisz z jednej strony przekazać wiedzę, z drugiej strony po prostu z nimi zacząć odbierać na tych samych falach. A z czego jesteś, Asia, szczególnie dumna jako master? Na wiele obszarów ten master wpłynął. Na obszar
nie wiem, mojej pewności siebie i na obszar tego rozwijania się w takim tempie, a nie innym. I na obszar właśnie rozwoju, w sensie zwiększania firmy pod kątem liczby osób, czy w ogóle liczby produktów, tak? Bo plan był taki, że wypuszczę jeden kurs online i sobie będę go sprzedawać. Po 2 latach mam 5 kursów online plus Akademię Smart Brand, która jest w ogóle objętościowo materiałem bardzo duża. I tak to tempo rośnie. Może dlatego właśnie, że ta Kamila cały czas tych masterów tam, wiesz, bacikiem, bacikiem. Ale to też motywuje, bo w tych masterach jest wiele ciekawych osób i my, mając kontakt online, na Facebooku i w innych kanałach, na Instagramie, widzimy, co tam się dzieje, wspieramy się na pewno. To też motywuje, tak? Ktoś napisał książkę, ktoś robi szkolenie i ty myślisz sobie, okej, to cała grupa działa, to, no... Nie będę się, no po tych szkoleniach wiesz, co masz robić po prostu. A po pierwsze też mam wrażenie, że wy wzajemnie jako masterzy się mocno inspirujecie, obserwujecie swój wzrost i jeszcze się od siebie mega uczycie. Na pewno to tak wpływa właśnie, że zupełnie inaczej wtedy zaczynasz, na inne obszary zaczynasz też zwracać uwagę, zaczynasz się tak otwierać, wiesz, powoli. No, od tego nie próbowałem, okej, okay, nie? A ten już ma takie doświadczenie, nie wiem, zapytam się, może mi podpowie, co zrobić, a co nie zrobić, tak? A tu właśnie Asia, to z mediów, to się do niej zgłoszę, to ona mi powie, tak? Albo przyjdę do niej na szkolenie. W ogóle ja bardzo jestem wzruszona, bo moje pierwsze szkolenie marka online, to znaczy byłam wtedy wzruszona, bardzo dużo osób przyszło z masterów, w ogóle jeszcze z pakietu trenera też, ze szkolenia trenerskiego. I ja się śmiałam, że to mi dało największą pewność siebie, że ja jak stanęłam i zobaczyłam, no bo wtedy na tym moim pierwszym szkoleniu ponad 100 osób, ale w tych pierwszych rzędach siedziały te dziewczyny, które tam, wiesz, trzymały za mnie kciuki. I to myślę, że było takie fajne i to też dodaje takiej siły, że jak widzisz te osoby, które tak wierzą w ciebie, że damy radę, to też jest tak, wiesz, czujesz się pewnie, nie? A komu byś, Asia, poleciła szkolenia Kamili Rowińskiej? Wiesz co, ja właśnie tak, bo to często mnie różne osoby pytają i ja różne historie, bo znam też, że sporo osób z mastera i tych, które ze mną były rocznikowo, że się tak wyrażę, i późniejsze historie. I wiem, że niektóre historie są takie bardzo, nie wiem jakiego słowa użyć, ciężkie, no, wymagające innego podejścia, ale ja bym chciała też powiedzieć, że nie zawsze jak jesteś w trudnym punkcie, te szkolenia ci pomogą. Na pewno tak, ale czasami właśnie tak jak ja byłam, kiedy na takim, nie wiem, czy rozdrożu, czy może potrzebowałam innej perspektywy, innego spojrzenia, otworzenia się na nowe jakieś takie obszary. A nigdy wcześniej jakoś tak rozwojowo nie podchodziłam, wiesz, nie otwierałam się, no owszem, czytałam sporo książek, sama się mocno edukowałam, miałam nawet incydent z pracą w agencjach relacji inwestorskich, skończyłam studia relacje inwestorskie i cały czas byłam taka, wiesz, wow, to zrobię, to zrobię, to zrobię, próbowałam wielu rzeczy. Ale w tamtym momencie mi to bardzo dużo dało. Podsumowując, nawet jeżeli komuś idzie świetnie albo prowadzi biznes, który no, czujesz na przykład po kilku latach, wiesz, chciałby coś zmienić, to może to jest impuls do tego, żeby poznać fajnych ludzi i właśnie spróbować zmienić swoją taką perspektywę. Ja myślę, że mi tego wtedy brakowało, że ja tak stwierdziłam, że no, na pewno mi to nie zaszkodzi, a jak widać, akurat w tym konkretnym obszarze bardzo mi pomogło. Ja ci bardzo dziękuję, Joanno, za ten inspirujący wywiad, rozmowę, za to, że ty z taką pasją po prostu opowiadasz, po prostu żyjesz tym i że ta metamorfoza, którą no, sama potrafisz ją doskonale ocenić, jaką przeszłaś i bierzesz udział dalej, masterzy cię mogą oglądać, możemy się od ciebie uczyć, to jest w ogóle też fenomenalne. Tak, to wiesz co, ja sama widzę, że wydaje mi się, że te 3 lata temu ja byłam zupełnie inną osobą. W ogóle tak, muszę się szczerze przyznać, to dzisiaj właśnie rozmawiałam ze znajomą masterką również, że cały pakiet master ja przeszłam jako taki uczeń, który siedział zawsze w ostatnim rzędzie. Tak.
proszę. Który się rzadko zgłaszał, który nie brał udziału w jakichś ćwiczeniach, więc to nie było tak, że ja tam przyszłam w ogóle, wiesz, rządziłam na tej sali, wymiatałam. Taka byłam bardzo zdystansowana. To znaczy taka, wiesz, siedziałam, tak sobie rozejrzałam się, posłuchałam, tak wiesz. Oczywiście robiłam zawsze skrupulatnie notatki i ja od razu przetwarzam tam, wiesz, co ja mogę pozmieniać i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że ja tak nie uzewnętrzniam zawsze, wiesz, że tu, tak, już, power i w ogóle. Ja tak muszę to wszystko, wiesz, powoli poobserwować. I na szkoleniu trenerskim tak samo było. Ja tak zawsze, wiesz, nie spodziewaliby się chyba po mnie, że wyjdę na tą scenę, tam za chwilę, kto niektórzy mówią, dam czadu. Tak. A jednak coś zmieniło się takiego, że potem potrafiłam wyjść i wiesz, i pokazać, że można, więc też plus. Ja myślę, że ta pewność siebie, tak, zwiększa się. Ja ci jeszcze raz bardzo dziękuję, Anno. Dziękuję również. I do zobaczenia w sieci realnym i w tym online'owym. Do zobaczenia, zapraszam.